Pierwszy Disneyland powstał w roku 1955, prawie 70 lat temu. Pierwszy park rozrywki Six Flags, 6 lat później, w roku 1961. W 1975 nastąpił spory przełom. Sprawiając, że pustoszeją inne wesołe miasteczka, wybudowany w Lake Valley Liminal Land staje się jednym z najczęściej odwiedzanych parków w Stanach Zjednoczonych. Innowacyjne atrakcje, ogromny aquapark, a także całe podziemne bloki mieszkalne sprawiły, że odwiedzający mogli tam spędzić całe dnie, jak nie więcej. Wszystko to jednak zakończyło się owianym tajemnicą incydentem i zamknięciem parku 20 maja 1989 roku. Niegdyś jeden z największych parków Ameryki, dziś jedynie legenda. Tylko że nigdy tak naprawdę się to nie wydarzyło. Liminal Land nie jest prawdziwym parkiem rozrywki, a internetową serią horror, stworzoną przez youtuberów Nexpo i Nicka Crowleya. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś zagłębimy się w świat Liminal Land. Liminal Land ARG to historia łącząca motywy wesołych miasteczek, backrooms, okultyzmu i korzysta z medium analogowego horroru, żeby tę historię nam przekazać na stronie internetowej grupy archiwizacyjnej parku, czyli jego fanów, chcących odkryć i odbudować dziedzictwo niegdyś molocha rozrywki, a dziś tylko cichego wspomnienia. Ze strony tytułowej visitliminalland.net możemy przenieść się na parę innych sekcji, m.in. sekcję atrakcji. Zdjęcia przedstawiają nam udokumentowane poszczególne atrakcje, których można było uświadczyć, gdy Liminal Land był jeszcze otwarty. Mamy korytarz ścian, rajskie place zabaw, Subliminal Land, czyli podziemny aquapark, najszczęśliwszą przejażdżkę na ziemi, jaką jest Tor Śmiechu, wirówkę, Skyliner, a także parę nieznanych atrakcji i pomniejszych przejażdżek czy labiryntów, takich jak Dom Zabawy. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to fakt, że większość tych zdjęć wygląda na generowane sztuczną inteligencją. I to w sumie aż dziwne, że więcej serii horror w internecie nie korzysta z odpowiednio kurowanych tworów AI, bo jak wiemy, jej nieudane dzieła i powykrzywiane twarze potrafią przyprawić o gęsią skórkę. I choć część grafik rzeczywiście w tej serii jest tworzona AI, w Liminal Land włożono zdecydowanie o wiele więcej pracy niż wpisanie promptu, co zaraz będziemy mieli okazję zobaczyć. Poniżej mamy możliwość podesłania anonimowej wiadomości do komitetu archiwalnego Liminal Land z ich sloganem: gdzie wtedy byłeś? Gdzie byłeś, kiedy się wydarzyło to? No właśnie, bo żeby zrozumieć, co wydarzyło się tego nieszczęsnego dnia w 1989 roku, musimy dowiedzieć się, jak powstał park. Przeczytajmy sobie materiały z sekcji o nas. Liminal Land otworzyło swoje podwoje wczesną zimą 1975 roku. Mając na celu stać się jednym z najwspanialszych parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych, firma Harron Corporation za cel powzięła sobie przesuwać stale granice tego, co oznacza zapewnienie wciągającej rozrywki. Podoba mi się już na wstępie symboliczne nazwanie Harron Corporation od imienia przewoźnika umarłych w mitologii greckiej, który pozwalał im na przejście przez rzekę Styx do Hadesu. Dowiadujemy się, że park powstał w stosunkowo niewielkim Lake Valley, ale mimo to zaskarbiło sobie ogromne ilości odwiedzających. Celem Liminal Land było zdetronizowanie Disneylandu jako topowy park rozrywki. I do dziś toczy się wiele debat na temat tego, czy Harronowi rzeczywiście udało się osiągnąć cel dominacji w branży. Krążą pogłoski, że Disneyland był stosunkowo pusty w latach 80., jednak lojaliści Disneya konsekwentnie temu zaprzeczają. Bez względu na to, z której strony na to patrzymy, wpływ Liminal Land od zawsze był jasny i przynajmniej przez chwilę zdawało się, że prędko się to nie skończy. Co zaskakujące, niewiele wiadomości było relacjonowanych z Lake Valley w trakcie otwarcia parku. Bywalcy zawsze byli chętni służyć jako obiekty testowe dla przejażdżek eksperymentalnych i nikt nie miał nic przeciwko temu. Mimo wielu wypadków, które miały miejsce na przestrzeni lat, nigdy nie przeprowadzono dochodzenia, audytu ani inspekcji w tej sprawie. To, co Liminal Land opisywało anomalnymi zdarzeniami, po prostu zamykano na jeden dzień, a potem otwierano bez słowa.
przez 14 lat park funkcjonował w ten dziwaczny sposób. Ludzie znikali, przejażdżki stale się zmieniały, a personel parku zdawał się być temu bardzo obojętny. Popularność Liminalland paradoksalnie zdawała się rosnąć. Niestety 20 maja 1989 roku nadszedł dzień sądu. Park został szybko i na czas nieokreślony zamknięty, bez podania konkretnego powodu. Mówi się, że szczątki osób obecnych tam, tej pamiętnej nocy, pozostają w miejscu, w którym były ostatni raz widziane. Choć co do tego nikt nie jest pewien. Czyli w dużym skrócie, co gdyby William Afton zamiast pizzerii zrobił park rozrywki? Przerażające, że takie wesołe miasteczko utrzymywało się i zyskiwało cały czas na popularności. Te atrakcje naprawdę musiały wykręcać ludziom twarze z radości, bo innej opcji tłumaczącej ten ewenement nie widzę. Na pewno do sukcesu Liminalland przyczynił się wynalazek, który nazwano domem. Welcome home. Witaj w domu. W tej sekcji dowiadujemy się, że home, czyli holistyczne i korzystne wzajemne doświadczenie, głupszego akronimu nie dało się wymyślić, to podziemny kompleks mieszkalny dla odwiedzających park, który w szczycie popularności mieścił aż 10 tysięcy pokojów naraz. Na mapce poniżej widzimy rozmiar Liminallandu względem domu, rozciągającego się na dobre kilometry i wychodzącego poza mapę. Mówi się, że niektóre sekcje domu po dziś dzień pozostają niezbadane. Mimo przerażającego ogromu domu, był to cud techniki jak na lata 80., łącząc styl mieszkań z ubiegłych dekad i zachęcając odwiedzających do zostania w parku nie na jeden dzień, a całe weekendy, może nawet tygodnie, jeśli pracodawca zezwolił na dłuższy urlop. Rodziny z dziećmi przyjeżdżały z całego kraju, żeby tylko spędzić tutaj swoje wakacje. W sekcji galerii możemy poprzeglądać więcej grafik i zdjęć związanych z parkiem, a sekcja Zamknięcie parku 1989 jest zablokowana hasłem. Ukryte jest ono w jednym z filmów na kanale Liminalland, które również dostępne są w sekcji archiwów na ich stronie i zaraz do nich przejdziemy. Archiwa zawierają wszelakie dokumenty, filmy, plakaty o zaginionych osobach i szczegółowe historie związane z parkiem. Pierwszy post to wgląd w Tor Śmiechu, pierwszą eksperymentalną przejażdżkę Haron Corporation, która poprzez specjalne zabezpieczenia unieruchamiała i uściskała odwiedzających tak, że powodowało to u nich niekontrolowany śmiech przez 8 minut trwania przejażdżki. Nadal bada się, czy możliwe było uduszenie w ten sposób gości, jednak o dziwo nikt nigdy nie złożył skargi na to urządzenie. Kolejny post to zdjęcie serpentyny, przejażdżki, która zdawała się łamać wszelakie możliwe zasady PHP, nie mając prawie żadnych podpór, co sprawiało, że ludzie jeżdżący nią mieli wrażenie wężowego poruszania się toru, jak gdyby był on żywy. Dalej mamy zdjęcie podróżników po Subliminallandzie i dziecka w rajskich placach zabaw, czyli labiryntu, który miał na celu zagubienie w nim dzieci, podczas gdy dorośli korzystali z poważniejszych atrakcji. W następnym poście po raz pierwszy widzimy logo organizacji Haron, z materiału promocyjnego datowanego na rok 1974. Logo to przypomina czerwoną, symetryczną klepsydrę o kanciastych bokach. Podobny plakat dwa posty dalej o rajskich placach zabaw i informacja o zaginionej osobie. Zwandalizowany plakat wystosowany przez policję Lake Valley w Nowym Meksyku przedstawia Margaret Jacobson, wraz z danymi potrzebnymi do identyfikacji jej. Podejrzewa się, że została porwana, a ostatni raz widziana była właśnie w Liminallandzie. Następny post przedstawia zdjęcie potencjalnie ukazujące obiekt będący niegdyś siedzibą Lake Valley Observations. Zdjęcie zrobione zostało przez członków firmy Haron, robiących rekonesans przed zakupem ziemi, która następnie miała zostać przekształcona w Subliminalland. Swoją drogą, mam bardzo ciekawy fakt na temat samego miasteczka Lake Valley w Nowym Meksyku, który może mieć jakieś powiązanie z historią parku. Mianowicie na dzień dzisiejszy Lake Valley jest miastem duchów. Nikt w nim już nie mieszka od prawie 30 lat. Ostatni mieszkaniec wyprowadził się w 1994 roku, zaledwie 5 lat po zamknięciu fikcyjnego Liminalland. Nasuwa się pytanie, czy w uniwersum Liminallandu miasteczko to nie jest wcale opuszczone i wygląda zupełnie inaczej niż u nas? Czy może w niecałe 5 lat od zamknięcia parku wszystko opustoszało z jakiegoś powodu? Poteoretyzujemy sobie na ten temat pewnie nieco później. Zaginione osoby.
transmisja z kanału 5, LVVT, z 1988 roku, to kolejny post z sekcji archiwów, będący jednocześnie pierwszym filmem na kanale na YouTube Liminal Land. Transmisję hymnu narodowego przerywa bardzo nagle informacja o zaginionych osobach. Wcześniej wspomnianej Margaret Jacobson, Franku Strotterze, Angie Munoz, Sherry Travis, Marku Ordonezie, Hermanie Reed, Rogerze Eliocie, Angeli Hawthorne i Lisie Stanton. Losy części z nich będziemy w stanie poznać już niedługo. Mam pewne podejrzenia, że Frank jest postacią, o której mowa w trailerze serii, ale to tylko przypuszczenia. Ten pierwszy film pokazuje nam, że pod koniec działalności parku jego tajemnice zaczynają prześwitywać na światło dzienne i że nie da się już ukrywać wypadków w pracy w nieskończoność. Zanim obejrzymy kolejny film, dostajemy jeszcze plakaty reklamujące dom. Jeden przedstawiający ładnie stylizowaną sypialnię, a drugi abstrakcyjną lokację, przedstawiającą otwarte drzwi na tle nieba. Interesująco zaczyna robić się w momencie, w którym docieramy do następnego filmu na kanale Liminal Land. Jest nim taśma treningowa dla pracowników parku, mająca na celu pomóc im zwiększyć satysfakcję odwiedzających park. Archiwalny materiał szkoleniowy Liminal Land. Zestaw B, taśma 6. Wita nas spokojna muzyka, a następnie rozpoczyna się instruktaż dla potencjalnego pracownika, który ma nas nauczyć, jak wykryć niezadowolonych gości. Dostajemy pierwszy przykład z napisem "To jest ta osoba", a muzyka w tle wycisza się. Teraz ty spróbuj. Look at the photo. Dostajemy coraz bardziej niepokojące zestawy zdjęć, na których mamy znaleźć niezadowolonego gościa. W pewnym momencie wideo się urywa i widzimy pojawiający się powoli ledwo widoczny, niedokończony napis. Park jest żywy? Słyszymy krzyki dzieci i zdjęcie korytarza zasypanego jakimiś gratami. Oznaczenia niezadowolonych klientów zdają się wskazywać na wykrzywioną albo przepołowioną osobę, która znajduje się pomiędzy nimi. Zanim wideo wznawia się, na ułamek sekundy widzimy wiadomość. Mamy nadzieję, że ta taśma pomogła przygotować cię do zatrzymania tu gości najdłużej, jak to możliwe. Kolejna poszlaka, że coś tu jest nie tak. Jeśli napotkałeś niezadowolonego gościa, upewnij się, żeby poprawić mu dzień, sugerując dodatkowe atrakcje w parku. Kiedy będziesz gotowy, poinformuj swojego menadżera, aby rozpocząć kurs 7, używając hasła RITE, czyli rytuał. W Liminal Land szczęśliwy gość to gość na zawsze. Tu taśma się kończy, zostawiając nas z niepokojącym wstępem do praktyk za kulisami całego przedsięwzięcia. Już niepokojącym był fakt budowania mieszkań pod parkiem i wykorzystywania uprzęży do zmuszania ludzi do śmiechu, a co dopiero pracownicy, którzy są instruowani do zatrzymywania klientów na jak najdłuższy czas. Kolejne odkrycia są jeszcze ciekawsze. Zanim przejdziemy jednak do następnych plików i filmów archiwalnych, w filmie pojawiła się bezpośrednia fraza o użyciu hasła rytuał, dodatkowo jeszcze zakolorowanego w inny sposób niż reszta filmu. Po udaniu się na zahasłowaną stronę o zamknięciu parku i wpisania RITE, niestety jednak nic się nie dzieje. Internauci i fani pogłowili się przez parę minut nad tą zagadką i doszli do wniosku, że warto spróbować bardzo często łączonej ze słowem RITE frazy RITE OF PASSAGE, czyli rytuał przejścia, obrzędy przejścia. Rytuały przejścia, jak się domyślacie pewnie, to momenty przełomowe w życiu człowieka, często w rdzennych plemionach będące na przykład jednoznaczne z wejściem członka plemienia w dorosłość. Co też ładnie wiąże się ze słowem liminalność, czyli etap przejściowy, miejsce pomiędzy miejscami. Liminal Land może jest swoistą rzeką Styx, przez którą firma Haron chce przeprowadzić swoich klientów. W każdym razie hasło Rite of Passage jak najbardziej działa i prowadzi nas na stronę z jednym, jedynym obrazkiem. Moloch. Bóstwo, które kojarzone jest najczęściej ze składaniem dla niego ofiar z dzieci. Chyba wszyscy widzimy powoli, w jakim kierunku zmierza ta seria i jest to bardzo niepokojąca wizja.
Ten konkretny obraz pochodzi z dzieła The Alten Jüdischen Heiligtümer, czyli starożytne sanktuaria żydowskie, autorstwa Johanna Lunda. Na brzuchu bożka widzimy 7 komór, a u dołu palenisko. Bez wchodzenia głębiej w mitologię, przytoczę inne fikcyjne dzieło używające postaci Molocha, czyli raport SCP-089, Tofet, którego nazwa jest nawiązaniem do miejsca w Jerozolimie, gdzie przeprowadzono rytuał przeprowadzenia dziecka przez ogień, najpewniej składając w ten sposób ofiary z dzieci. Ofiary te były składane właśnie bogu Molochowi. W SCP-089 figura Molocha odpowiadała wielu nieszczęściom, które regularnie działy się na świecie i aby im zapobiec, należało odprawić rytuał, w którym matka musiała dobrowolnie oddać swoje dziecko do ofiary całopalnej wewnątrz figury Molocha. Te wszystkie niepokojące rytualistyczne elementy w połączeniu z informacją, że Park jest żywy, nadaje nowe oblicze osobom zaginionym i przesłankom, że niektóre przejażdżki zdawały się poruszać same z siebie. Nie wszyscy zaginieni jednak to dzieci, więc w tej historii musi być coś więcej na rzeczy niż tylko palenie młodocianych klientów. Przeszukujmy dalej archiwa parku. Notatka na temat dźwięku w sektorze C. Widzimy wewnętrzną korespondencję firmy Haron z 1984 roku. Jason Franklin, kierownik zespołu konserwacyjnego, pisze do niejakiego Davida o tym, że sytuacja z domem wymyka się spod kontroli. Podobno dr S., który jest wyżej w hierarchii od nich, poprzez decyzję o sprzedaży pokojów na czas nieokreślony, doprowadził dom do ruiny. Wszędzie wala się syf i śmieci stałych bywalców, ale im to z jakiegoś powodu wisi. Doktorowi S. chodzi tylko o kasę. Muszą albo odciąć parę sekcji domu, albo ogarnąć jakąś większą ilość pracowników, którzy chcą to ogarniać. Franklin ledwo sypie ostatnimi czasy, a 2 dni wcześniej, chyba właśnie przez brak snu i zwidy, usłyszał dziwny dźwięk w sektorze C. Brzmiał jak mrożący krew w żyłach krzyk dziecka. A potem jeszcze inny dźwięk, który został ocenzurowany. Jeśli podświetlimy jednak odpowiednio drugą cenzurę, odkodujemy słowa tam zapisane. Niedźwiedź. Wiem, że to brzmi niedorzecznie. Niedźwiedź pod ziemią? Ale na Boga, nie mogę przestać o tym myśleć. Potrzebujemy więcej ludzi. Jestem zmęczony. Jeśli sprawy się nie zmienią, odchodzę tak jak inni, bo jebać to. Z wyrazami szacunku, Jason Franklin, Haron Corp. Niedźwiedź pod ziemią? Przerażające ryki zaraz po dziecięcych krzykach? Co Haron trzyma za drzwiami domu? I kim jest dr S. zarządzający tym przedsięwzięciem? Dowiadujemy się tego już w następnym artykule. Wzmianka o doktorze Schlittenbergu w Science News z 1959 roku. Umierając ze śmiechu. Artykuł o Schlittenbergu w tygodniku pokrótce opisuje badania doktora nad wymuszonym śmiechem. Mimo odkrycia, że wydłużone wystawienie na działanie uścisków wywołujących śmiech jest szkodliwe, i tak włączył tę technologię przy opracowywaniu toru śmiechu. Aktualnie nie wiadomo, czy którykolwiek z pasażerów doświadczył obrażeń fizycznych lub psychicznych w trakcie jazdy torem. Z testów na studentach ochotnikach wynikało, że na początku odczuwali momenty euforii, nim po chwili przeszli w fazę strachu, lęku i paniki. Pod koniec testerzy zgłaszali ostry ból brzucha i zaćmienie umysłu. 3 studentów miało uszkodzoną przeponę. Z powrotem na tor. Widzimy zdjęcie, które przedstawia, cytuję, chichoczących pasażerów osławionej przejażdżki tor śmiechu w dzień jej ponownego otwarcia w lecie 1988. Wcześniej tego samego roku została ona zamknięta z niewyjaśnionych przyczyn i zasłonięta płachtami, tak że nikt nie mógł jej dojrzeć. Oficjalnie chodziło o problemy techniczne, ale ludzie teoretyzowali, że doszło do jakiegoś incydentu, albo że cała przejażdżka się wykoleiła i dlatego nie chcieli pokazywać jej odwiedzającym. Teraz pora na bardzo ciekawy zestaw zdjęć w poście zatytułowanym Zdjęcia Lake Valley sprzed Liminal Land. Koloryzowane fotografie przedstawiają nam ośrodek Lake Valley Observations, który został już wcześniej wspomniany w tym filmie. Nie jest to prawdziwa firma, więc najpewniej ma jakieś większe znaczenie fabularne. Ośrodek ten znajdował się na miejscu, które potem przemienione zostało w park rozrywki. W środku tego budynku Lake Valley Observations wytwarzało czystą energię, którą rozprowadzano po całym kraju.
Pod nim natomiast znajdował się ogromny kompleks mieszkalny, który następnie przegospodarowano na dom. Bardzo ciekawe, tym bardziej, że nie mamy powiedziane, w jaki sposób tę energię wytwarzano. Nie jest wspomniane, że to elektrownia atomowa, tylko że to ośrodek wytwarzający czystą energię. Następne obrazki przedstawiają Lake Valley w jej wczesnych stadiach rozwoju. Lata przed inicjatywą czystej energii. Małe, odludne i rzadko odwiedzane miasteczko, idealne na wybudowanie elektrowni. Niżej widzimy pracowników Lake Valley Observations w kombinezonach. Szacuje się, że mieszkało tam aż 7 tysięcy pracowników. Czemu tak dużo? Co oni tam robili? Dalej mamy zdjęcie jednej z łazienek pod ziemią. Część placówki została też przebudowana w Subliminal Land, podziemny aquapark, a przez stylizację tego typu pomieszczeń nie trzeba było nawet wymieniać kafelków. Ostatnie zdjęcie przedstawia Hub. Jest to jedyny znany obraz tego miejsca, będącego głównym sektorem energii ośrodka. Ze względu na zachodzące tam ciągłe reakcje, przebywanie w środku oznaczało śmierć w ciągu godziny. Po wybudowaniu Liminal Land, Hub stał się ostatnim piętrem aquaparku. Jednej z najbardziej poszukiwanych lokacji w całym ośrodku. Z ulotki, którą znajdujemy chwilę później, dowiadujemy się, że było to 36 piętro pod ziemią. Tak, Subliminal Land to 36 ogromnych pięter, do których wpuszczano następnie ludzi, żeby mogli swobodnie pływać i się w nich zgubić. Cały ten pomysł jest niezwykle irracjonalny, tym bardziej, że pozostałości po dawnej placówce testowej dają o sobie znać nawet lata później. Subliminal Land jest naturalnie ogrzewany dzięki resztkom tego, co zostało z elektrowni. W jaki sposób? Boję się domyślać. W najlepszym wypadku Subliminal Land to tak naprawdę system trawienny ogromnej bestii, którą jest sam park, a w najgorszym ogrzewanie jest skutkiem silnego promieniowania po elektrowni i przebywanie 5 minut w wodach podliminalnego parku wodnego to wyrok śmierci. Mimo wszystko, Subliminal Land zdaje się być w miarę przyjemnie reklamowane. Nawet dostajemy protipy, co stanie się, jeśli byśmy się zgubili i jak znaleźć najbliższe wyjście z tego labiryntu. Jednocześnie zachęcani jesteśmy na przykład do szukania takich lokacji jak neonowe baseny na piętrze B14. Dostajemy też ostrzeżenie, że jeśli mamy autofobię, czyli chorobliwe lęki przed samotnością, to nie zaleca się, żebyśmy zapuszczali się dalej niż poziom B8, bo od poziomu B10 wzwyż piętra stają się naprawdę ogromne i często spotkanie na nich innych gości to rzadkość. Zastanawia mnie w takim razie, jak wielkie musi być ostatnie piętro i w jaki sposób osiągnięto taki cud techniki, jeśli nie poprzez pakt z jakimś bliżej nieokreślonym rogatym bóstwem. Od samego początku, Haron stworzył Liminal Land z jedną obietnicą dla gości, że mogą uciec przed rzeczywistością i naprawdę zatracić się. Dzięki temu nowemu obiektowi ta obietnica jest nadal aktualna. Jak się za chwilę dowiemy, Subliminal Land nie jest jedyną atrakcją, która zakładała zagubienie się w niej gości. W ulotce z 1978 roku czytamy o odnowionej wersji korytarza ścian, który dosłownie jest ogromnym labiryntem o szarych ścianach, który ma aż ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Ten najbardziej imersywny escape room ever został stworzony specjalnie, żeby goście się w nim gubili. Korytarz ścian ma 7 różnych drzwi wyjściowych i każdego dnia tylko jedno losowe z nich jest otwarte. Nie godząc się na monotonię i będąc zmęczony dzisiejszymi escape roomami, dr Schlittenberg skorzystał ze swojej zaawansowanej wiedzy o ludzkim umyśle, by przesunąć, a następnie rozbić granice tego, co wielu uznawało za możliwe w atrakcjach parków rozrywki, tworząc doświadczenie, które może być określane mianem klejnotu koronnego Liminal Land. Zanurz się w jego wciąż poszerzającej się wizji i zatrać się już dziś. Korytarz ścian jest opisywany jak dziwnie duchowe przeżycie, igrające z ludzką psychiką i zezwalające na katarzis dla tych, którym uda się je dokończyć. Coś, na co zwróciłem uwagę na tej ulotce, to protipy, które pojawiają się zarówno tutaj, jak i przy Subliminal Landzie. Przy parku wodnym, w przypadku gdybyś zgubił drogę i chciał wyjść, zaleca się poszukać najbliższego partnera, pracownika i poprosić go o pomoc. Jeśli nie jesteśmy w stanie go znaleźć, mamy świecące napisy Exit, prowadzące nas do wyjścia i najbliższego pracownika. Zaś w korytarzu ścian protip brzmi następująco.
Mimo że zależy nam, aby każdy odkrywca doznał uczucia zniknięcia, pomoc zawsze jest tuż za rogiem. Po pomoc w wyjściu z korytarza, udaj się do najbliższego partnera. Jeśli partner jest poza zasięgiem, spokojnie stój w miejscu i czekaj. Pomoc zawsze jest w drodze. Stój i czekaj? Pomoc jest zawsze w drodze? Przepraszam, ale to bardziej brzmi, jakby cały ten labirynt Minotaura był bardziej placem zabaw dla czegoś, co poluje w nim na ludzi i cały czas ich śledzi, niż cudowną atrakcją dla rodzin z dziećmi. Nie ma jednak żadnych wzmianek o ludziach, którzy zgubili się i umarli z odwodnienia, ani osób, które coś zjadło w środku. Z drugiej strony też w parku było jednocześnie tyle osób, że czy ktokolwiek zauważyłby zniknięcie jednej czy dwóch? I tak nic nie pisali o nich w wiadomościach przecież. A propos wiadomości. Kolejnym dokumentem jest zachowany fragment corocznego raportu policji Lake Valley z 1987 roku. Mamy tu dwie strony. Pierwsza tytułowa i druga mówiąca o pożarze w mieście. Mimo że strona tytułowa wydaje się nie skrywać żadnych tajemnic, jest wręcz przeciwnie. Dokument spisany jest przez szeryfa Jamesa Cortwrighta i burmistrza Rogera O'Neilla. Ten drugi jest raczej postacią fikcyjną, pierwszy zaś nosi podobne imię i nazwisko do człowieka, który faktycznie był szeryfem Lake Valley w 1882 roku. Zakładam, że to po prostu mały easter egg. Druga rzecz jest o wiele ciekawsza. Internauci po podświetleniu odznaki policji Lake Valley odkryli na nim obecne logo Haron Corporation. Z ich zasobami i ciszą na temat zaginięć w Liminal Landzie, nic dziwnego, że policję również mieli w kieszeni. Przejdźmy do fragmentu dotyczącego pożaru. 15 czerwca spłonęła rezydencja rodziny Jacobsonów. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym, że w środku utknęła dwójka dzieci. Płomienie były zbyt silne, żeby ktokolwiek mógł wkroczyć do środka i oboje spłonęli. Nie do końca wiem, jak łączy się to z Liminal Landem i tym, co dzieje się na terenie parku, ale palenie dzieci w ofierze to temat, który jest już nam dobrze znany i wiemy, że nie jest dobrym sygnałem. Tak samo nazwisko Jacobson powinno wam już coś mówić, bo najpewniej matka dzieci, Margaret Jacobson, zaginęła niecały rok później w Liminal Landzie. Taśma w sprawie śledztwa. Anomalia z Liminal Land. Odkryta taśma w sprawie śledztwa dotycząca dziwnych zdarzeń wokół czegoś określonego mianem anomalii z Liminal Land. Mamy pewne pojęcie, czym jest ta atrakcja, jednak szczegóły są dość mgliste. Policja stanu Nowy Meksyk w ostatnich miesiącach otrzymała zgłoszenia w sprawie anomalnej atrakcji w parku i zdecydowała się wszcząć śledztwo. Atrakcja powiązana była z kilkoma przypadkami deformacji twarzy, na które zwrócił uwagę szpital Lake Valley. Lokalna telewizja odmówiła omówienia sprawy na wizji ze względu na drastyczną naturę tych odkryć. Pierwszą przedstawioną nam ofiarą jest Rick Ackerman, lat 42, agent sprzedaży, cierpiący na lęki w niewielkim stopniu. Rick odwiedził Liminal Land w czerwcu 1988 roku wraz z żoną i trójką dzieci, lecz w pewnym momencie odłączył się od nich. Ta fotografia to ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Następujące zdjęcie przedstawia jego twarz po przejechaniu się anomalią z Liminal Land. Przyczyna jego śmierci pozostaje pod znakiem zapytania. Następna ofiara to Lina Sorenson, nauczycielka, która przywiozła 4 lata wcześniej swoją klasę do parku. Podczas gdy dzieci bawiły się w rajskich placach zabaw, ona po 7 minutach pilnowania ich nagle opuściła je i wyszła tylnymi drzwiami. Przez 8 godzin uczniowie nie zauważyli jej nieobecności. Jej ciało odnaleziono leżące na fragmencie ziemi za anomalią z Liminal Land. Jej deformacja przypomina tą Rika. Nienaturalnie przesunięta skóra twarzy i wyszczerzony szeroko uśmiech. Policja odmówiła komentarza na temat tego, co znaleziono na miejscu zbrodni. Ostatnią, a w zasadzie pierwszą chronologicznie ofiarą jest Maria Ramos, lat 48, dyrektorka z artrytyzmem. W listopadzie 82 roku udała się do parku sama. Podobno tuż przed udaniem się do anomalii jeździła na kole. Tego dnia anomalia była zamknięta z powodu napraw.
Mimo to, gdy Maria podeszła do panelu kontrolnego atrakcji, żaden z pracowników nie zatrzymał jej, ani nie sprzeciwił się jej działaniom. Rollercoaster uruchomił się po chwili, z kobietą usadzoną w ostatnim wagonie. Anomalia ponoć zamknięta została z powodu błędu zabezpieczeń, powodujących, że ta uruchamiała się kilka razy pod rząd. Tego dnia atrakcja działała przez 26 minut, non-stop. Deformacja twarzy Marii zdecydowanie różni się od poprzednich. Jest praktycznie nierozpoznawalna względem jej stanu sprzed wpływu anomalii, ale mimo to nadal widoczny jest dla nas jej przeogromny uśmiech. Możemy jedynie mieć nadzieję, że ostatnie chwile ofiar były przepełnione swego rodzaju szczęściem. Śmierć Marii to pierwszy odnotowany przypadek zgonu z powodu anomalii z Liminal Land. 6 lat incydentów, co najmniej 3 śmierci, a dopiero teraz policja bierze się za tę sprawę. Haron ma naprawdę głębokie kieszenie. Następny materiał jest jednak jeszcze ciekawszy i znajduje się w nim przerażająco wiele ukrytych wiadomości. Witaj w domu. Welcome home. Taśma instruktażowa przesłana przez anonimowe źródło. Co dziwne, zdaje się, że na taśmie zgrano jeszcze inne nagranie, które nakłada się na pierwsze i o ile nam wiadomo, ofiara na nim przedstawiona nie została nigdy odnaleziona. Czytamy, że taśma ta jest tylko dla wglądu pracowników domu i zakazuje się jej udostępniania. Na ułamek sekundy pojawia się nam jednak informacja z drugiej taśmy, z ogromną ilością logo Harona. Wgląd tylko dla zarządu Haron. Jakikolwiek zewnętrzny wgląd, zmiany, zniszczenie lub udostępnienie tej taśmy poskutkuje natychmiastową terminacją. Jakikolwiek gość parku znaleziony z tą taśmą w jego posiadaniu zostanie surowo ukarany. Wita nas synthwave'owa muzyka i animacja logo parku z przebijającym się logo Harona. Kurs pracowniczy numer 92. Czyli mamy tutaj dwie taśmy. Jedną publicznie dostępną dla zwykłych pracowników, kojarzoną z kolorem niebieskim, i drugą dla osób wtajemniczonych w działanie organizacji, kolor czerwony. Przyjrzyjmy się im. Dziękujemy za dołączenie do naszej drużyny. Jesteśmy podekscytowani, mogąc Cię tu gościć. Liczymy, że dzięki Twojemu wkładowi usprawnimy zarówno Liminal Land, jak i doświadczenie naszych gości. Innymi słowy, witamy w Twoim nowym domu. Tak więc, czym jest dom? Widzimy wcześniej znany nam już akronim HOME, który na chwilę zamienia się w jego prawdziwą wersję. Akronim HOME oznacza ukrywać, przyćmiewać, utrzymywać, eksmitować. Dowiadujemy się o znanych nam już celach domu, czyli odwzorowywać komfort i domowość amerykańskich przedmieść, oferując gościom możliwość długiego pobytu. Jak najdłuższego pobytu. Dom został strategicznie umiejscowiony niedaleko przed wejściem do samego parku, co zostało odwzorowane na mapce Liminal Land, którą widzimy chwilę później. Możecie sobie pomyśleć, czy dom nie wydaje się raczej mały i oddalony od reszty parku? Cóż, tuż pod powierzchnią Ziemi mamy do zaoferowania więcej niż na pierwszy rzut oka. Oto obrazowe porównanie całkowitej powierzchni domu i rozmiary parku. Ponieważ dom jest bezpośrednio pod całym parkiem, nałóżmy je na siebie i oddalmy, żebyśmy dokładnie odwzorowali prawdziwy rozmiar domu. Kolejna ukryta wiadomość mówi nam: ostrzeżenie. Nie próbuj eksplorować ani oszacować prawdziwych rozmiarów ośrodka HOME. Nawet my nie jesteśmy pewni jego całkowitego rozmiaru. Bardzo istotnym jest, abyśmy szybko i sprawnie znajdowali i poprawiali jakiekolwiek błędy i nieporządek. Nie chcemy, aby nasi goście czuli się niekomfortowo i chcieli nas opuścić przedwcześnie. Pora, abyś wykorzystał to, czego się do tej pory nauczyłeś. Znajdź nieporządek na tych zdjęciach. Widzisz? Nie?
Proszę bardzo, głuptasie. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Ukryta wiadomość tutaj brzmi. Ważne. Regularnie i ostrożnie usuwaj wszystkie drzwi, okna i przejścia, które potencjalnie mogą służyć jako wyjścia z sektora zabezpieczającego dom. Dosyć. Oni naprawdę bardzo dosłownie traktują polecenie, aby zatrzymać tu klientów jak najdłużej. Bardzo mnie ciekawi też określenie sektor zabezpieczający dom. Co oni zabezpieczają? Sam dom, czy może anomalię, którą jest park? Teraz całkowicie przechodzimy już do taśmy instruktażowej Harona. Otrzymujemy case study odnalezionego nagrania, które ma służyć jako przestroga co do tego, do czego prowadzą niepoprawne czynności przechowawcze. Nie chcemy widzieć incydentów takich jak ten nigdy więcej. Pod koniec każdego z segmentów nagrania pojawi się wiadomość, która wskaże na jedno z poniższych. Ważna informacja w sprawie anomalnego zdarzenia, czego unikać w obecności podobnych sytuacji, jakich zachowań nie znosimy u naszych obiektów, do jakich sekcji zabronione jest wejście nawet dla współpracowników Haron i co natychmiastowo poprawić po obejrzeniu tej taśmy. Nagranie rozpoczyna się. Widzimy 6-minutową podróż człowieka przechadzającego się przez dom, z czasem gubiącego swoją drogę i swoje zmysły. Wewnętrzna struktura domu imituje amerykańskie przedmieścia w nadwyraz sztucznym stylu. Ulice, obrazy domów, nawet atrapa sklepu. Zdjęcia nieba podwieszone nad fluorescencyjnymi lampami. Mimo ogromu placówki, nadal czuć, że jesteśmy w zamknięciu. W tle słychać dziecięce krzyki. Nad zablokowanym tunelem widnieje napis. Droga do domu 077. Zamknięta. Dzierżący kamerę bohater decyduje się wejść do jednej z atrap domów, chyba jedynej, która ma drzwi. Z wewnątrz dobiega muzyka. Dostajemy pierwsze pouczenie. Nie podążaj za dziwnymi dźwiękami. Nie wchodź do obcych domów. Znajdujemy się w holu o zielonej podłodze. Wyłączony gramofon zdaje się wyróżniać na tle nieistotnych mebli. Idąc dalej przez kolejne drzwi zauważamy napis. Uwaga! Zablokuj te drzwi. I kolejne pouczenie. Nigdy nie zostawiaj niezablokowanych przejść. Ciekawość stanie się pożałowaniem. Nagranie przeskakuje w czasie. Jesteśmy teraz w ciemnym, opuszczonym lokalu. Widzimy drzwi, spod których wydobywa się ciepłe światło i dźwięki rozmów. Na ścianie widzimy napis. Sektor C. I zniszczone czasem logo Harona. Zza drzwi słychać krzyki dzieci, płomienie i ryk zwierzęcia. Wszystko, o czym wspomniano wcześniej w notatce o dźwiękach z sektora C. Pouczenie. Nie wchodź tam. Kamerzysta zgubił się. Biegnie przez pożółkłe, jednolite pomieszczenia, które zdają się nie kończyć. Nie jestem pewien, czy to nadal część domu, czy może fragment korytarza ścian, czy może zupełnie niezagospodarowana część podziemnej placówki, która anomalnie rozciąga się na kilometry kwadratowe wzdłuż i wszerz. Ale jedno jest pewne. Stąd nie ma już ucieczki. Podążając za różnokolorowymi znakami wyjścia, nasz bohater wie, że to koniec. Co potwierdzają chwilę później enigmatyczne 4 różnokolorowe pouczenia. Oby nigdy nie było prawdą, nigdy nie zostaniesz zobaczony, oby nigdy nie było racją, już jesteś martwy. Bieg w ciemności kończy się dotarciem do podwójnych drzwi i kakofonią głosów. Kamera leży na ziemi, a nasz bohater, dysząc, zanika. Ci szukający wyjścia zatracą się. Mamy nadzieję, że nauczyłeś się na błędach innych. Życzymy ci miłego dnia w Liminal Land.
Zanim przejdziemy do ostatniej aktualizacji i ostatniego filmu, jaki nam został, warto przyjrzeć się social mediom Komitetu Archiwalnego Liminal Land, szczególnie Instagramowi, na którym postowane jest wiele dodatkowych informacji, głównie riposty aktualizacji ze strony i reklamy merchu. Za to akurat ich nie winię, bo mają naprawdę ciekawe grafiki i pasuje to do całego klimatu serii. Od dziś na streamach zbieram donaty na merch Liminal Land. Ciekawym dodatkiem do poznawanej przez nas fabuły parku są filmy na Instagramie. Ponownie, tak jak w przypadku eksploracji domu, są to bardzo ładnie zaanimowane domowe wideo z wewnątrz parku. Nie wnoszą za dużo do fabuły i nie prezentują nowych odpowiedzi, ale za to cudnie pokazują to, jak park wyglądał naprawdę. Przykładowo mamy tutaj nagranie z Subliminal Landu albo ze Skylinera, czyli przerażająco wysokiej atrakcji. Możemy też wsiąść do tunelu w jaskini najeźdźców, który chyba nie działa tak jak powinien. Poznajemy również maskotkę parku, Molly. Haha, bo wiecie, Molly, Moloch, Liminal Land, 66.6 mil z drogi stąd. Haha, hihi, hoho, zabawne. Na jednym z wideo widzimy Molly na ścianie jednego z pięter podziemnego aquaparku. W tle słychać krzyk, przypominający nam, że Liminal Land to nie sielankowe atrakcje, a zagadka przelewu krwi. Taśma w sprawie śledztwa. Przyjaciel mamusi. Policja stanu Nowy Meksyk kontynuuje śledztwo w sprawie dziwnych aktywności w miasteczku Lake Valley. Lokalna policja nie reaguje, bo opłaca ją Haron, więc stan ponownie wkracza do akcji. W zeszłym tygodniu detektywi zostali skierowani do rezydencji rodziny Munoz. Sofia Munoz, po zaginięciu jej córki w niewyjaśnionych okolicznościach, zaczęła się zachowywać niezrównoważenie. Matka zapewnia, że ostatni raz widziała swoją córkę pod jej opieką, na 504 Dorado Street. Według jej zeznań, córka uciekła z domu w środku nocy, w trakcie gdy ona sama spała. Policja nie miała żadnego powodu, by twierdzić, że matka kłamie. Jednak jaki motyw miałaby Angie, żeby uciec? To jedno zdanie potwierdza nam, że córka Sophie to dziewczynka ukazana w filmie o osobach zaginionych, Angie Munoz. W trakcie ostatniego przeszukania domu Munoz odnaleziono rysunki Angie. Historię zatytułowaną Przyjaciel mamusi. To odkrycie wywołało natychmiastową obławę w poszukiwaniu Sophie Munoz. Jednak ta uciekła z domu. Dla zainteresowanych, oto ta historia. Przyjaciel mamusi. Narysowane przez Angie. To jest mamusia. Mamusia zabiera mnie wszędzie. Mamusia zabrała mnie do Limenland. Byłam podekscytowana. Ale wtedy mamusia sprawiła, że mi było smutno. Mamusia zabrała mnie do tego domku. W środku było więcej domków. Mamusia wyglądała... Mamusia powiedziała, że szuka swojego przyjaciela. Chodź za mną. Wszystko w porządku. W środku był przyjaciel mamusi.
Widzimy wizerunek Molocha z 7 otworami na torsie. Płomień po jego prawej i Sofia Munoz po jego lewej. Ten film zdaje się potwierdzać w jakiś sposób istnienie kultu Molocha. Ludzie dobrowolnie zanoszący swoje dzieci jako ofiary całopalne. Chociaż wiele elementów tej układanki zdaje się nie mieć nadal sensu. Gdyby Angie została poświęcona Molochowi, nie mogłaby później narysować tej historii. Chyba że ofiary nie są dokonywane w samym parku, a poza nim. To miałoby sens, łącząc się z historią spalenia dwójki dzieci Jacobsonów. Pożar został wzniecony celowo, a policja Lake Valley zamiotła sprawę pod dywan. Ostatni dokument w sekcji archiwów to wiadomość znaleziona w łazience ruin Subliminal Landu. Przez cenzurę ciężko jest rozszyfrować, kto pisze do kogo i o czym, jednak jednemu z użytkowników Discorda Liminal Land udało się mniej więcej odgadnąć, o kogo może chodzić. Nie jest to potwierdzona informacja, więc należy patrzeć na to z dość dużym dystansem. Nadawca listu pisze, aby poinformować adresata o eskalacji aktywności policji w parku. Policjanci w strojach cywilnych zaglądają do parku i patrzą tam, gdzie nie powinni. Jeden z nich został znaleziony na piętrze B34 Aquaparku w męskiej łazience. Tłumaczył, że się zgubił, jednak padły podejrzenia, że czekał tak naprawdę na zamknięcie parku, żeby przyjrzeć się atrakcjom. Ten sam policjant wcześniej dzwonił do parku z niewygodnymi pytaniami na temat toru śmiechu. Nadawca listu sugeruje, żeby coś z tym zrobić. Niszczenie dokumentów pomoże tylko, jeśli detektywi pod przykrywką przebierają się jedynie póki co za gości. Według jednego z użytkowników Discorda, list ten jest adresowany do doktora Franka Schlittenberga. Policjantem, który węszył trochę za bardzo z kolei, może być Frank Strotter, jedna z zaginionych osób. Potwierdzono jego powiązania z policją stanu Nowy Meksyk, która aktywnie szpera w incydentach parku. Nadawcą listu z kolei ma być James Cartwright, szeryf policji Lake Valley, przekupiony przez Harona podwójny agent, działający na korzyść organizacji. Po pojawieniu się tych dwóch najnowszych plików, filmu o rysunkach Angie Munoz i liście ostrzegawczym, na stronie zaszła jedna ważna zmiana. Sekcja zamknięcia parku zastąpiona została nazwą Interwencja. Aktualnie nie mamy do niej hasła i sam Nexpo potwierdził, że póki co nie mamy możliwości wejścia, bo strona jest jeszcze w trakcie konstrukcji. Póki co historia Liminal Landu zdaje się być dosyć jasna. Doktor Schlittenberg, wysoko postawiony w organizacji Haron, tworzy atrakcję Liminal Landu, stojącego na opuszczonej podejrzanie ogromnej elektrowni, wytwarzającej bliżej nieokreśloną czystą energię. Park w jakimś stopniu zdaje się być anomalny, a pracownicy mają zatrzymywać gości na jak najdłuższy czas, nie pozwalając im na wyjście. Giną ludzie i dzieci, a lokalna policja, przekupiona przez organizację Haron, tuszuje wszystkie sprawy. Powiązany z tym wszystkim jest kult Molocha, operujący w niejasny jeszcze dla nas sposób, jednak skupiający się na ofiarach z dzieci. A przy coraz większej ilości incydentów, do akcji wkracza policja stanu Nowy Meksyk. Ciągłe wzmianki o labiryntach i przestrzeniach liminalnych przywodzą mi na myśl mit o labiryncie Minotaura, a z kolei wielka ilość liczb 7, którą widać w całej serii, mówi o pewnych konotacjach religijnych. Z niecierpliwością czekam na kolejne aktualizacje serii, bo od samego początku zachwyca mnie ona samym pomysłem i wykonaniem. Na początku bałem się, że będzie to najprostsza możliwa seria analog horror, idąca po linii najmniejszego oporu i generująca wszystkie obrazki z użyciem AI, ale patrząc, ile pracy włożono w animacje takie jak eksploracja domu, jestem podekscytowany tym, co przyniesie przyszłość Liminal Land. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw pod nim pozytywną ocenę i wypisz w komentarzu swoje teorie na temat tajemnic tego parku rozrywki. A jeśli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję, bo oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Dzięki serdecznie dla wszystkich wspierających kanał. Bez Was ten film by nie powstał. Ja jestem Pio, to było Liminal Land, do zobaczenia kiedyś.